Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu najdziwniejszych minecraftowych seedów. I powiem wam jedno, tak źle jeszcze nie było. Idziemy po rekord w największym ryciu bani w historii. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa lepiej zostaw suba teraz, aby ochronić swój mózg, a my lecimy z tym koksem. Uwaga, uwaga, mamy to. Czas wrócić do starej jak świat tradycji najdziwniejszych wiosek w historii Minecrafta. I coś mi się wydaje, że na tym seedzie mamy całkiem niezłego kandydata. Lol, całkiem niezłego to jest mało powiedziane. Powiedzcie mi proszę, jak wam się wydaje, co jest nie tak z tą wioską? W sumie to nic, bo to nie ta wioska. Aby zobaczyć prawdziwą magię, musimy przenieść się kawałek dalej. A dokładniej na te koordynaty. Siema, właśnie obudziłem się w najdziwniejszej wiosce wszechczasów. I już z okna widać, że coś jest nie tak. Ale spokojnie, spokojnie, czas ją zwiedzić. Po tej stronie wszystko jest w jak największym porządku. Gorzej jak się odwrócimy, co jest? O kurde, bele. To dopiero pierwszy seed, a mój mózg poleciał już na księżyc. Wow, takiego kombo to ja się nie spodziewałem. Jest jeszcze gorzej niż myślałem. Zacznijmy od wielkiego statku, który jak gdyby nigdy nic stoi sobie na górze tych domków. Pozdrawiam. Tylko tak naprawdę nie stoi na górze domków, tylko na górze portalu do Endu. Ta historia z minuty na minutę staje się coraz dziwniejsza. Czyli chwilę, w sumie z tego domku jest bezpośrednie dojście do portalu do Endu. Podoba mi się to. Kowal w Minecrafcie zawsze był dobrą strukturą. Ale tego, że oprócz dostępu do żelaza będziemy mieli dostęp też do portalu, się nie spodziewałem. Wow, ten stronghold jest zamieszkany przez bardzo dziwnych osobników. Ale zobaczcie, jak mądrze. Nawet o Daszku nad biblioteką pomyśleli. Co prawda, można byłoby się trochę kłócić nad tym, czy na pewno działa tak, jak powinien, ale kto by się tym przejmował? Nie no, chwilę, że co? Chcecie mi jeszcze powiedzieć, że oprócz tego wszystkiego, zaraz obok jest jeszcze podwodna świątynia. Połączona z opuszczoną kopalnią i strongholdem jednocześnie. Nie, 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 przepraszam bardzo, to jest za dużo. Nie mam więcej pytań odnośnie tej wioski, naprawdę. Ale mam pytanie do was, lubicie żaby? Takie miłe stworzonka, można je przytulić, albo mogą was zjeść. No to świetnie, ten seed jest właśnie dla was. Ponieważ dosłownie kawałeczek od spawna znajduje się tu coś bardzo nietypowego. Bagno, na którym w jednej linii znajdują się dosłownie setki, ale to setki żaby. Możecie iść do przodu tak długo, jak tylko chcecie i za każdym razem zobaczycie co najmniej kilkanaście żaby. I dosłownie wszystkie znajdują się tylko i wyłącznie na tej jednej linii. Przesunę się 50 kratek dalej i co? I pusto. Nie ma ani jednej. Jestem ultra ciekaw, jakim cudem to tu się stało. Ale tymczasem, póki zagadka jest niewyjaśniona, zapraszam wszystkich fanów żab na tego seeda. Lepszego nie znajdziecie. No chyba, że zmniejszycie trochę wymagania i może być bez żab. Wtedy mam jeszcze kilka propozycji. Pierwsza z nich znajduje się zaraz na spawnie. Pomijając może fakt, że sam spawn jakoś zbyt miły nie jest. Co to jest za rodzenie się na wyspie całej z kamienia? Na szczęście zaraz obok znajduje się to. Prawdopodobnie najładniejszy kawałek dżungli, jaki widział Minecraft. I to nie tylko dżungli, ale co najważniejsze świątyni. Wszystkie z tych rzeczy znajdują się na bardzo wysokiej wyspie pośrodku oceanu. No nie, no nie gadajcie, że tu są jeszcze Lush Cave'y. Zbyt piękne, aby było prawdziwe. Ale jest, proszę państwa, i to nie tylko prawdziwe, ale też jak powiedziałem wcześniej, ultra łatwe w znalezieniu. Dokładnie tu był spawn. A ja teraz idę zwiedzać świątynię, aby sprawdzić, czy to jest dobre miejsce na rozpoczęcie swojej przygody. Co by się w środku przydało, to kilka żelaza. O właśnie, o wilku mowa. To jeszcze bardziej dopełniło fakt, że to jest świetny seed na start. Ale tu powinna być jeszcze jedna skrzynka. Dzień doberek, wow. Szkoda w sumie, że nie diamenty, ale nie narzekam. Bo w tym wszystkim i tak nie chodzi o to, co możemy tam znaleźć, ale o to, jak to miejsce wygląda. Wow. No i jak jesteśmy już w temacie spawnów, to nie mógłbym ominąć kolejnego kandydata. Bardzo niepozorny seed, wygląda całkowicie normalnie. Jednak wystarczy tylko wejść na świat, aby dowiedzieć się, że jest całkowicie inaczej. Siema sąsiedzi. Jestem ciekaw, czy jego następne usurwala to skończyłoby się to tak samo dobrze jak teraz. Okej, jak są za szybą, to są bezbronni. Gitara. Uf, i dobrze, bo nie chcę umierać. Bo mam tu całkiem sporo rzeczy, które chciałbym wam pokazać. Samo mężczyzn to jest jakiś wielki wieżowiec. Ale przez to, jaki jest wielki, chyba zaczęło mu brakować mieszkańców w środku i zaprosili kilku nowych. Praktycznie cała wioska, która zaczynała się w tym miejscu, tak naprawdę znajduje się w środku tego mężczyzn. Proszę bardzo, czy to nie jest świetne miejsce na domek? A to na przykład na składowanie pszenicy? Nie no, to mi się podoba. Chodzi się po schodach do domu i od razu widać, że właściciele są bogaci. Mają dużo siana, mają. Mają portal do netherów budowany w schody, mają. A do tego wszystkiego mają jeszcze ogromny system podziemnych korytarzy. Mam czasami wrażenie, że nie doceniamy geniuszu tych villagerów, wiecie? I to jest w ogóle dwupiętrowy dom. Tyle, że cała piwnica jest zabudowana. O nie, stary, ratuję cię, coś ty tutaj robił. Czy wy go tam zakopaliście, przepraszam bardzo? O kurde, bele, może tam jest jeszcze
więcej ofiar. O nie, to są drzwi. Uf, okej, okay. Wygląda na to, że uratowałem wszystkich. Co jest z wami wszystkim nie tak? To jest twoje łóżko, stary. O nie, jeszcze pożar do tego wszystkiego. Nie, ja nic nie widziałem, ja nic nie zrobiłem. Zostawcie zgnicz w komentarzu dla biednych villagerów, których dom właśnie płonie. A ja osobiście zostawię zgnicz dla wszystkich, którzy nawet przypadkiem trafili na tego Sida. Zapytacie może dlaczego? To ja wam powiem tylko tyle. Dla własnego bezpieczeństwa, wchodząc na ten świat, trzeba mieć włączony tryb creative. Rodzimy się na pięknej wyspie. O, zaraz obok jest statek rozbity, fajnie. A po drugiej stronie podwodna świątynia, wow. I gdyby to były tylko te dwie rzeczy, wszystko byłoby w jak największym porządku. Problem w tym, że w tym miejscu nie ma jednej świątyni, tylko cztery. Jedna zaraz obok drugiej. Powoduje to, że mamy do czynienia z prawdopodobnie najbardziej niebezpiecznym kawałkiem oceanu w historii. Są lepsze miejscówki na wakacje. Na przykład ta, którą znajdziemy na Bedrocku. Załóżmy, że na wakacje chcielibyście sobie zwiedzić dżunglową świątynię. Świetny pomysł, naprawdę. Ten Sid może wam w tym pomóc. I możecie ją znaleźć na tych koordynatach. W sensie, no naprawdę. Miała być dżunglowa świątynia, a to nie wygląda jak dżunglowa świątynia. Chwilę, chwilę. Jest dżungla, ale świątyni jak nie było, tak nadal nie ma. Nie, no to nie jest świątynia, to są schody. Tutaj też jej nigdzie nie widzę. Ale musicie mi uwierzyć, ta świątynia tutaj jest. Chcielibyście wiedzieć, gdzie dokładnie? To zapraszam na krótką wyprawę. Cóż za piękna podłoga. Ciekawe, co się pod nią kryje, co nie? No dzień dobry. A nie mówiłem, że gdzieś tu jest dżunglowa świątynia? Dokładnie pod podłogą mansion. Znajduje się prawdopodobnie najlepiej chroniona dżunglowa świątynia w historii. Dlatego, że nie ma z niej żadnego wyjścia. Jest w 100% pod ziemią. A, jeszcze zaraz koło spawnera, okej. Ciekawe miejsce jak na świątynię, nie powiem. Ale jeśli już jakimś cudem ktoś by się do niej dostał, to zobaczmy chociaż, co ciekawego oferuje w środku. Wow! Dobra, może nie jest najciekawiej. Biorąc pod uwagę to, że żeby do niej wejść, trzeba przejść przez całe mansion i pokonać wszystkie potwory w środku. Dobra, może jednak było warto, nie było tematu. Teraz pytanie, jak stąd wyjść, pomocy. Jakim cudem generator świata stwierdził, że to jest dobry pomysł? Niesamowite. Jednak nie odpływamy z Bedrocka i nadal szukamy fajnych miejsc na wakacje. Kandydat numer dwa. Jak nie wakacje w dżungli, to co powiecie na pustynię? Można zobaczyć pustynne wioski, albo piramidy, albo jedno i drugie w jednym, że co? Okej, jest to co najmniej dziwne. Nie wiem, no mi to nie wygląda normalnie, co jest z tym kaktusem nie tak? Dobra, jak wioskę w piramidzie jeszcze byłem w stanie przeżyć, tak to mi niszczy banie. Przecież nie da się tak postawić kaktusa, panie. Co tu robić z wodą w środku? Ale gdyby jeszcze tego wszystkiego było mało. Już serio nie chcę wiedzieć, do czego prowadzą te drzwi. Zbyt dużo pytań, za mało odpowiedzi. Co to jest za pomieszczenie? Wejdźmy sobie jak gdyby nigdy nic do piramidy. Omieńmy to, co jest w skrzyniach, bo wcale nie jest jakieś wyjątkowe. Znaczy jest spoko, ale no, no nic fajnego jakoś nadzwyczajnie. I nauczeni doświadczeniem z poprzedniego Sida, podkopmy się trochę w dół, idealnie pod tą piramidą. Co ciekawego możemy pod nią znaleźć? Dżunglową świątynię? Nie. To może, nie wiem, strongholda? Zgadza się. To, że ta piramida była po środku wioski, to jest jeszcze nic. Bo do tego wszystkiego, kiedy wykopiemy się idealnie pod nią, znajdziemy się w strongholdzie. I to praktycznie zaraz koło portalu. Dziwne rzeczy dzieją się na tym Bedrocku. Ale nauczyłem się jednego. Nigdy nie wiesz, jakie skarby chowają się pod podłogą piramid i mansion. Dajcie znać, jakie były wasze najdziwniejsze sceny w historii, a my widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Chyba, że nie. W sumie jeszcze nie wiem. Dobranoc, siema. Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. W tym po prawej robiliśmy fajne rzeczy. Łączyliśmy tam ze sobą minecraftowe moby. Więc jeśli tylko jeszcze nie wiedziałeś, to wbijaj koniecznie. Pa, pa.